A czy to nie jest szaleństwo? O, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizacja to na przykład mycie kibli. Dzisiaj będzie mały test na to, na ile my nauczyliśmy się słuchać Pana Boga, bo przecież to jest nasze bardzo głębokie powołanie, wynikające z zaproszenia skierowanego przez świętego Pawła. No i co? No idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, w ten niedzielny poranek, a może niektórzy będą to odsłuchiwać gdzieś po południu albo wieczorem, ale w to niedzielne nasze rozważanie, przychodząc do Ciebie, przychodzimy, by powierzyć nasze życie, by kolejny raz powiedzieć: Jezu, naucz nas, bo bez Ciebie giniemy. Panie, ratuj nas. Panie, fale tego świata próbują zalać łódź naszego życia, a my tak bardzo potrzebujemy Twojego światła, Twojego słowa, Twojego blasku, Twojej miłości, Twojej czułości. Potrzebujemy, Jezu, aby widzieć, że Ty jesteś tak blisko, że Ty nas nie zostawiasz, że pomimo tego, że my nie umiemy, to Ty chcesz nas uczyć. Panie, ile razy na Akademii Rozwoju Talentów, do której ciągle ludzie zapisują się, bo przecież już tak niedługo, już tak niedługo do końca wakacji, słyszałem te zdanie od różnych prowadzących. Co jest też mottem Akademii. Bóg nie powołuje, nie wybiera ludzi wykształconych, ale kształci powołanych. Ukształtuj nas, Panie, bo Ty, skoro już nas zobaczyłeś i już dałeś nam smak tej miłości, i chcemy z tej miłości rezygnować z byle powodu. Działaj w nas swoją mocą. Amen. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela to jest wyjątkowy dzień dla nas, dlatego że to jest Dzień Pański. Dies Domini, wiele razy mówiliśmy o tym. Przypomnienie tego, co jest istotne, przypomnienie tego, co jest ważne, no bo przecież mamy nabierać sił na cały tydzień obecności przy Panu i z Panem. I wiecie, dzisiaj z całej liturgii słowo, które bardzo mnie dotyka, to jest słowo, które brzmi: moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Jest to cytat podsumowujący czytania, można tak powiedzieć, wprowadzający nas do Ewangelii, bo dzisiejsza aklamacja. No i o co chodzi z tym cytatem? Jeżeli słyszę głos pasterza, prosto, jestem owcą Boga. Jestem owcą Jezusa. Jeżeli nie słyszę Jego głosu, to jest to dla mnie tak naprawdę bardzo poważny weryfikator na poziomie tego, czy jestem tą osobą, która podąża za pasterzem, czy jestem tą osobą, która podąża za jakimś wyobrażeniem pasterza. Może to dziwnie zabrzmi, ale wielu spośród nas bardzo często mówi o relacji, ale relacji nie ma. A to nie jest tak, jak być powinno. Mieć relację to nawet niekoniecznie mówić o relacji i odwrotnie. Mówić o relacji czasem nie oznacza mieć relację. Też powie, wysoko ksiądz stawia poprzeczkę. Tak, dlatego że współczesny świat, i o tym pisze coraz więcej także tych, którzy badają te wszystkie procesy socjologiczne dokonujące się w świecie, już nie mówi: chcę usłyszeć o Jezusie, tylko mówi: tak jak za czasów Jezusa, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy, pokaż nam Boga. Ludzie nie chcą zadawalać się jakimiś tanimi frazesami. Ludzie naprawdę wołają, bo mają ogromny głód. I to jest ten głód, który
wynika z tego, że doszli do wszelkich możliwych granic, jakie można było przekroczyć. A Bóg szybciej się, ty szybciej zmęczysz się grzeszeniem niż Bóg przebaczaniem. I tu nie chodzi o to, żeby teraz dawać sobie na luz i grzeszyć, żeby się zmęczyć grzeszeniem. Tylko Jego miłość jest właśnie taka, że chce prowadzić do smakowania skarbu, jaki jest w nas, a jaki On nieustannie w nas składa na poziomie swojego słowa, którym pragnie nas karmić. To jest niebywałe. To jest ogromna łaska, jeżeli zobaczymy w tej perspektywie nasze życie, nasze kroczenie, nasze umieranie dla siebie. Ktoś powie, proszę Księdza, od czego zacząć, żeby ten głos pasterza słyszeć, wyraźnie słyszeć? Moi drodzy, no, nie da się budować relacji powierzchownie. Czasem trzeba się zmierzyć z bólem, czasem trzeba się zmierzyć z odrzuceniem, czasem trzeba się zmierzyć no właśnie z tym, że ktoś ciebie nie zrozumie, czasem się trzeba zmierzyć, powiedzmy sobie, zdajmy sobie sprawę z tego, wiecie, jakieś pogotowie. Panie Boże, prosimy Cię za te osoby, do których służby pogotowie jadą. I to jest wymagające. Dlaczego? Dlatego, że dużo łatwiej jest mieć wiele relacji, takich relacji, które są powierzchowne, niż dotykać faktycznych problemów, które trzeba rozwiązywać. Widzę to rok po roku dojrzewając w moim człowieczeństwie, chociaż jak patrzę, jak daleka droga przede mną. A to przenoszę na Pana Jezusa. Wiecie, wiele osób, które się do mnie zgłasza i mówią, proszę księdza, chcę nauczyć się tak słuchać Jezusa, by rzeczywiście wiedzieć, że to On mówi. I kiedy zaczynamy tę drogę, ja mówię bardzo prosto, przeznacz konkretny czas na spotkanie z Nim. To okazuje się, że dla wielu jest to szalenie trudne. Dlaczego? Ano dlatego, że to trzeba z czegoś zrezygnować, że to trzeba wyłączyć czasem telewizję, czasem mniej przeglądać strony internetowe, czasem krócej leżeć w łóżku. No ale to robi się dla kogoś, kogo się kocha. Taka jest kolej rzeczy. I kiedy wychodzisz na tę drogę uczenia się, słuchania Pana, to bardzo szybko zobaczysz, że On właściwie na tej drodze już na ciebie czeka. To jest dla mnie niesamowite. Więc punkt pierwszy to znajdź czas dla Niego. Tak, zaplanuj go w ciągu swojego całego dnia. Po drugie, weź tę formę modlitwy, która u ciebie się sprawdza. Jeżeli to jest forma modlitwy na poziomie czytania Pisma Świętego, czytaj Pismo Święte. Jeżeli to jest forma modlitwy, której czujesz się choć trochę gdzieś w jakiś sposób spokojny, i trwaj w niej, proś Pana, aby dawał Ci światło wobec Twojego życia, wobec wszystkiego, co na dzisiaj jest dla Ciebie ważne. I nie bój się tego, że gdy będziesz stawiać trudne pytania, na które nie masz odpowiedzi, nagle będzie On rodził w Twoim sercu coś, co jest niewyobrażalne wobec jakiejkolwiek odpowiedzi z tego świata. Czasem może być to tylko przekonanie, głębokie przekonanie, prowadzące do dobra. Czasem może być to słowo, które przyjdzie do Ciebie. Czasem może być to coś zupełnie z zewnętrznej strony, poznawane przez Twoje zmysły, które będzie Ci dawało na tyle pewności, że to jest właśnie On. Pasterz, który mówi do Ciebie. Pasterz nigdy nie mówi przeciwko nauczaniu Kościoła, które jest spójne we wszystkich punktach z tym, co pasterz głosi. Pasterz nigdy nie mówi w opozycji do tego, co sam już powiedział. Więc jeśli będziesz słyszeć rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym,
bo Słowo Boże jest zgodne z tym, co naucza Kościół, to po prostu to odrzuć. I właściwie tyle dzisiaj mam wam do powiedzenia. Zapraszam. Subskrybujemy, lajkujemy i na całą niedzielę was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.